epicka przygoda trzech rycerzy. Człowiek i człowiek wyruszał do labiryntu Dauna. To znaczy, gdzie wyjdziecie? Friedrich, masz czym to podpalić? Na początku trzeba... Ja ci mogę dać rzeczy do podpalenia, nie? Czy mam jeszcze flaszkę jakąś? Dobra. Galdor, więc daję... Dobra, daję dwie gorzałki. Już muszę usunąć dwie. Dobra, mam już tylko jedną. Dwie gorzałki Janusowi. Daję mi trochę materiału, czy już nie mam materiału, nie będę mieć materiału już chyba. No już nie mam, będę mieć materiału. Daję mu, no. Masz to, zrób Mołotowa. Ale. Jazda, robię Mołotowy. Ale nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Poczekaj. No, później, w sumie prawda. Dobrze, idziecie pod kamienicę, gdzie znajduje się czarny lotos. Z zewnątrz wygląda to jak normalna kamienica, tylko tyle, że nie jest na głównej ulicy, tylko na jednej z bocznych. Przed budynkiem widzicie jakiegoś mężczyznę, który ma prawie 2 metry wzrostu. Widzicie, jak ktoś wychodzi teraz z Czarnego Lotosu. Teraz przyszedł jakiś młody mężczyzna, który podał coś temu ochroniarzowi. On spojrzał na to i wpuścił go do lokalu. Natomiast wy idziecie powoli właśnie w kierunku Czarnego Lotosu. To co, ogłuszenie? Ja ci daję rzeczy, ja tego nie biorę udziału w tym. Już sobie biorę, bo ci już dałem te rzeczy, więc teoretycznie to i tak jest połowa moja zasługa, ale jesteś silniejszy, ja nie ogłuszę go, więc. No. Ja, Galdor, patrzę. Dobra, jaki plan? Działania. Myślę, że powinieneś, Galdor, a okna do Czarnego Lotosu są jakby, krata jest, czy po prostu okna są? Krat jako takich nie ma, natomiast są takie drewniane drzwiczki okienne, które są pozamykane. Przynajmniej na parterze, na pierwszym piętrze widzicie, że jest niewielki balkon, no, i tam jest otwarte okno. No to... Ale to jest nad wejściem. Nad wejściem, a od tyłu trzeba się... Trzeba no to od tyłu... Dobra, mam pomysł. Można zwrócić uwagę... Janus, można zwrócić uwagę tego osiłka z przodu, rzucając coś, żeby obok niego, żeby to... Że tak powiem, zobaczył, co chodzi. A potem ty po prostu wrzucisz do środka Mołotowy 2. I w tym momencie, jak wy rozmawiacie, to widzicie, że przejechała obok was bryczka z jakimś bogatym kupcem, raczej kupcem czy mieszkaninem, ciężko wnieść. Zatrzymała się przed budynkiem Czarnego Lotosu. Słyszycie, ochroniarz mówi do tego człowieka: dzień dobry, panie radny. I go puszcza do środka. No, Janus. O, to dwie piecze na jednym ogniu. Dobra. Dobra, ty masz rzecz na motorze. Skręciliście w prawo w taki sposób, że kamienicę Czarnego Lotosu masz po lewej. Chcesz wybadać od tyłu. Z tyłu widzisz płot, który odgradza taką część prawdopodobnie użytkową. Widzisz niewielkie drzwiczki, które tam prowadzą. Od tej strony widać także okna, które wychodzą na tył budynku. Na pierwszym piętrze, bo na parterze nie widać, bo by trzeba było się dostać do tego ogrodu.
czy co tam się znajduje. Czyli tak, trzeba było się tam dostać, mówisz? No i co, tam zobaczyć... się, ja nie wiem, no, jak chcesz podpalić, to ja bym pieprznął w okno, które jest na pierwszym piętrze i uciekał. Dobra, mówisz? Ale czy... Ja już Galdor szykuje się do spierda... Ja już Galdor... Dobra, to klasyka movement. No to będzie rzucane na daleko. Galdor, wiesz co, ja chcę się oddalić trochę od Janusa, chcę pójść po prostu w inną uliczkę, żeby widzieć to, ale żeby nie być obok Janusa. Zresztą, bo my jesteśmy w jednej uliczce, tak, Galdor? Tak, no na razie jesteście w jednej uliczce obok Lotosu, ale nie przy głównym wejściu, tak? Dobra, Galdor, jest jakiś, jakaś inna, która jest jakaś rzecz blisko, gdzie mógłbym się udać, żeby nie być, żeby jakby zaczęli gonić, żeby mnie nie widzieli, żeby wiesz, nie gonili mnie, bo wtedy pomyślą, że to jest od razu cała zgraja. No to jest uliczka, tak? Tylko, że boczna od bocznej. W sensie... Dobra, Galdor, to ja jedę na jedną główną idę. Właśnie na główną, idę na inną boczną uliczkę, ale tak, żeby jak Janus by spierdalał, to żebym widział, że spierdalał. Żebyś wróciłeś. Ja, albo Janus, jak coś, to karczma, gdzie byliśmy. Dobra, ale w jakim stroju przyjdę, to nie wiem. Dobra, spoko, to wiesz co, Galdor... Rozdzielacie się. Tak, ja już idę do tej karczmy, tak. Nie, tam lekko tam sobie wstaję. Dobra, mutuj Friedricha. Mutuj Friedricha i siebie mutuj. Proszę. No to co? Mam dwa mołotowy. Dobrze, no to tak. Przygotowujesz dwie butelki, prowadzasz jakiś kawałek szmaty. Zostaje teraz tylko podpalić i rzucić. Dobra. No właśnie, ja nie mam. A nie, mam przecież. Zestaw do odpalania fajki. Dobra. To tym odpalam, mołotowa. No. No i rzucam pierwszym i potem drugim zaraz. Dobrze. To jest umiejętności strzeleckie, ta. Ta, umiejętności strzeleckie na plus 20. Dwa razy. Dobra, pierwsze się udało. I od razu drugie. Dobra. Tylko z tym tak? Drugim winem cześć chciałem rzucić. Jakby. Dobrze. Celujesz w okno, rozumiem. Tak. Bierzesz i rzucasz najpierw pierwszą butelkę. Uderzasz w framugę okienną, a zasłonka i okno stają szybko w ogniu. Bierzesz drugą butelkę i rzucasz nią z całej siły. Przelatuje nad murem, uderza w zamknięte okno, przebija je i wpada do środka, bucha po chwili ogień. Dym, wszystko się zaczyna mieszać. Widzisz, jak jakiś człowiek wyskakuje płonąc z okna, a ty co robisz? No i zwiewam. Zaczynasz biec i mój drogi przyjacielu, rzucasz na SW na zero. O cholera. Zajebiaszczo. Co się dzieje? Poczekaj, ja się muszę go znaleźć. Muszę zrobić porządek z tymi, bo mam tego normalnie za dużo. Zajebiaszczo. Janek, wbiegasz, skręcasz od razu w prawo w uliczkę, biegniesz dłuższą chwilę, wybiegasz w końcu na główną ulicę.
W gratisie ode mnie dostajesz trzy punkty spaczenia. O! Piąteczka. Wiem, że piąteczka już sam ci zmieniłem. A w psychologii masz pojawia ci się coś takiego jak jakby to nazwać? Poczekaj. Zaskoczyłeś mnie i muszę ci dać nagrodę. Czujesz, jak coś się w tobie zmieniło generalnie, Janusz. W ogóle kompletnie cię nie przyjął ten człowiek, który wypadł z tego oknia, z okna, cały płonący. Nawet odczułeś pewną radość, że ktoś fizycznie zginął, nie mówiąc o tym, że tak ładnego pożaru to dawno nie widziałeś. Ale... Słyszysz, jak w oddali bije dzwon, prawdopodobnie w związku z pożarem. Dobra, to... Dobiegasz do tej karczmy, w której Friedrich na ciebie czeka. Dobra, no to daję się do niej. Dobra. Kester? Tak? Bo czekaj, zostaw mnie dosłownie na sekundę z Friedrichem, a Janka zamutuj. No, oj, bo jestem uciszony już. Ja pierdolę, myślałem, że nie. Bardzo dobrze. Friedrich, nie, sorry, wiesz, po karaczana poszedłem i zapniałem. Że ten... Ale nie, ale ja dopiero przyszedłem. Nawet nie wiedziałem, że ten. Dobra. Idziesz ulicą. w stronę karczmy. I czujesz się wspaniale. Czemu się czujesz tam, Galdor? No dobra, ja się zawsze czuję wspaniale w sumie. Nie, ale tu się czujesz wspaniale, bo coś ci mówi, że to, co chciał, co zrobił albo zrobi twój przyjaciel, tak? Zbliży go do... Czego? Pewnej zmiany moralnej. Oj,
Oj, oj. No bo jaki on ma powód podpalenia? Ja myślę, że jakiś bardzo dobry na pewno, dlatego bardzo, bardzo cieszę się, że mam w tym jakiś udział, nie? Dlatego pomogłem przecież, tak to mi nie pomógł. Dobra. Dochodzisz do karczmy. Wchodzę za mnie. Kester! Młotuj Friedricha i teraz ty zostajesz. Jestem oto ja. Sam. Stoisz, stanąłeś gdzieś tam w bocznej uliczce i obserwujesz dom tego prawnika. Po jakichś 15 minutach słyszysz najpierw, a później widzisz, że podjechała tam bryczka. Wysiada z tej bryczki ten prawnik, płaci za przejazd, podchodzi do drzwi i wchodzi do siebie do domu. Okej, a czy jestem w stanie przez tą chwilę, jak on tam wchodzi, zobaczyć, czy tamta służąca do niego podchodzi, czy coś mu podaje? Nie za bardzo, no bo ty stoisz w obrębie. Ona mu nie otwiera, drzwi, on sam otworzy. Okej. No, ale domyślasz się, że musiał... Pewnie, na pewno mu dała. No dobra, no to ja nie wiem. Idę szukać chłopaków, tak? A. No co? Czyli gdzie idziesz? No, oni chyba chcieli iść do Czarnego Lotosu, tak? No to idę tam. Bardzo dobrze. Najbardziej znana karczma w całym Marienburgu. Zradzę ci pewną rzecz. Rzucając na los, którego wy nie widzicie, wypadło mi 96. Okej. Okay. Ale tylko tobie mówię. Zajebiaszczo jest. Ale to jest los do prawnika? Nie, czy coś wydarzy, to się nie wydarzy. Ale 96 to już jest krytyczny pek, tak? No tak, to jest krytyk. Ale mniejsza o to. Idziesz w stronę Czarnego Lotosu. Zbliżając się w ten rejon, słyszysz, jak biją dzwony alarmowe tutaj w okolicy. Zauważasz dym, który właśnie tak mniej więcej, jak gdzie tam powinien być ten Czarny Lotos, stamtąd nadlatuje. To idę tam pośpiesznym krokiem. Zbliżasz się do tego miejsca. To nie jest przy głównej ulicy, więc skręcasz boczną. Widzisz, że jest tłum gapiów. Ludzie latają. No to ja się dołączam do tego tłumu gapiów. Ja tak. Widzisz, że część osób próbuje gasić budynek. Budynek, cała kamienica stoi w płomieniach. Widzisz strażników miejskich, jakichś pracowników z okolicznych sklepów, którzy próbują pomóc w gaszeniu. Widzisz kilka poparzonych osób, które leżą po drugiej stronie ulicy. Dobra, no to chcę iść pomóc gasić to. Podlatujesz, podchodzisz bliżej. Łapiesz za jedno z wiader, podlatujesz do budynku, no i chlustasz tą fizycznie wodą. Następnie biegniesz w kierunku kanału najbliższego, tam gdzie wszyscy biegną z wiadrami. Tam jest jakiś człowiek, który na specjalnym drążku spuszcza te wiadra i wyciąga. Robi to bardzo sprawnie. Podajesz mu wiadro. No i generalnie pomagasz w gaszeniu. Cała operacja zajmuje około 4 godzin.
Generalnie udaje się wam powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Ktoś zabrał w międzyczasie rannych. Strażnik miejski, który dowodził akcją gaszenia, podszedł do ciebie. Dziękujemy panu za pomoc. To mój obowiązek, żeby pomóc. Ciekawe, co tu się zadziało w ogóle. Coś w ogóle, dlaczego się stał pożar? Nie wiadomo coś? Ktoś obrzucił budynek butelkami z jakąś substancją, która się łatwo paliła. Wrzucił go od tyłu do dwóch pokojów tego. Ogień szybko ogarnął całe piętro. Jedna z pracownic zdążyła wybiec, natomiast klient jeden stanął w płomieniach, od razu bezpośrednio dostał tą butelką z tym paliwem czy z czymś i wypadł paląc się na drugą stronę. Jakaś masakra. Co w tym mieście się dzieje? Straszne. Cóż, niech Morgo ma w opiece. Wiesz, ja muszę już wracać. Niestety. Do widzenia. Do widzenia. No i idę do karczmy, tam gdzie wcześniej byliśmy. Dobrze. Tak. Dobra, odmutuj tam tych dwóch ancymonów. Siedzicie w karczmie, pijecie po piwku i jest gdzieś godzina 23, a Witolda jak nie było, tak nie ma. Nawet się zaczęliście martwić. Kiedy już postanowiliście, że pójdziecie go szukać, to w tym momencie do karczmy wchodzi Witold lud szczery, cały przepłocony, osmolony. Ja chcę zbić żółwika z Jonsem. No, zbijasz żółwika z Jonusem. Ja podchodzę, siadam, taki zmęczony do nich. Ja, Wiktor, co się stało? Może wy mi powiecie, co się stało. Dlaczego czarny lotos spłonął dzisiaj? No nie wiem. Bo musiał spłonąć. A co, ktoś cię gonił? Nie, pomagałem to ugasić, żeby nie spaliło pół miasta. Ale czarny lotos spłonął. No spłonął. O, jak szkoda. A ktoś umarł? Tak. Kto? No, kilku pracowników, no. Jeden dostał prosto butelką z tym. Ktoś jeszcze? Ja tam nie byłem na sekcji zwłok, wiesz. No nic, dobrze spłonął. Chyba. Mam rozumieć, że to wasze sprawka, nie? Nie, skąd taki pomysł? Czy jakbyśmy mieli za mało problemów w tym mieście. Przecież nie widzieli nas. No. Oby. Dobra, to jemy. No to jemy. Ja też sobie zamawiam jedzenie, picie i ile tutaj za nocleg. No. To się smaczy. 4 pensy za pokój. Dobra, pensy to... za pokój. I 6 za jedzenie i picie, tak? Tak. Czyli 10. Dobra, to daję 10. Janus, w tym momencie widzisz, że do kaczmy wchodzi niziołek. No, prawdopodobnie pracuje w którymś z okolicznych sklepów. Strasznie cię denerwuje jego wygląd. A czemu mnie denerwuje jego wygląd?
Nie masz na to wpływu, denerwuje cię tego. Teraz nie mówię jako tego, tylko jako twoje odczucie, jako twojej postaci. Hej, ty mały, nie lepiej zmienić ubranie? Trochę dziwne jest. Odwal się ode mnie, człowieczku. Nic ci nie zrobiłem. Henkel, spokojnie, Boże, jakiś losowy człowiek wchodzi do tego, a ty od razu jakieś dziwne rzeczy robisz. Chyba masz tutaj, daję mu piwo. Wypij więcej. Bo wiesz co, nie pij w ogóle. Słuchaj, mam ci coś do pokazania. I pokazuję mu Galdor. Pokazuję mu wyznaczki z dzikiem. Skutecznie odwracasz uwagę Janusa Freemana. Patrz, jaki fajny dzik, widzisz to? Jaki bydle? Ja pierniczę. Kiedyś w lesie takie widziałem. Ja też takie widziałem w lesie, wiesz, kiedy dzik jest duży, wiesz, jak on ryje w ziemi. Czego one tam szukają? Trufli? Grzybów? Ty, no niesamowite zwierzę, nie? A wiesz, jak robi dzik? Wiesz, jak robi dzik? Tak robi dzik właśnie. No. Wiesz, co jest najlepsze? Wiesz, że dziki podchodzą, nie? Dziki podchodzą i ryją w ziemi. Niesamowite, naprawdę. Może powiesz, że tacy nawigatorzy leśni. Wyobraź sobie takiego wytrenowanego dzika. No, całą grupę wytrenowanych dzików. Dzik komando. Nie? To jest to. Wypijemy dalej piwo. Spoglądam na niziołek. Galdor, chce zobaczyć, jak wygląda ten niziołek. Czy go, no, kojarzy go skądś? Sklepu nie, jakiegoś? Nie kojarzysz, bo no, prawdopodobnie mówię, pracuje u którymś ze sklepów, bo jest ubrany w taki strój pomocnika albo drobnego sprzedawcy. Ale też będę Galdor chciał kupić tam nocleg, że tak powiem, nie? Dobrze, no to rozumiem, że idziecie spać. Tak, pójdziemy spać. Tak, ale Galdor chce coś zrobić w nocy. Co chcesz zrobić w nocy? A, nie mogę ci powiedzieć tutaj przy wszystkich świadkach. O ty, niedobrzelcu ty. Właśnie. Dobrze, no to w takim razie idziecie do pokojów spać, a zostaję sam z Kesterem. Dobra, Galdor. Pierwszy. Na początku chcę w nocy wstać, jak będę spał, no nie wiem, gdzieś tak o drugiej. Nie wiem, tak gdzieś po prostu o drugiej, nie? Upewnić się, że nikt mnie nie obserwuje, nie? Udawać, że coś robię i później pójść znowu spać, nie? Później się obudzić za kolejne półtorej godziny. Gdzieś tam 3:30, nie? No. I wtedy chcę się pomodlić do Mora o ten. No to jest Bóg snów, więc o... Chciałbym się pomodlić o co? O... Że tak powiem, jak to nazwać? O zdrowie psychiczne moich towarzyszy. Głównie Janusa mi chodzi. Ale też ogólnie, nie? W intencji takiej, nie? Ujojojojoj, nie wiem, już jest za późno. Słuchaj. Ja byłem w gorszej sytuacji. Pamiętasz, co było na początku, ile miałem punktu spaczenia. Tak między nami, Kester, na ciebie oddziaływałem bardzo długo, ale przez to, że ty miałeś przedmiot, który to do tego doprowadzał. I twoje oczyszczenie polegało na tym, że zrezygnowałeś z tego. Dlatego w ogóle była możliwość odwrotu, regresu, rozumiesz? Oddałeś coś, co ci dawało pewne bonusy i tego.
A tutaj jest... dlaczego ktoś miałby spalić czarny lotos? Są tam ćpuny i alkoholicy. Chodzi o to, że czarny lotos padł kiedyś, padła nazwa, że dostaliście zaproszenie do czarnego lotosu. Ale nie ale to nie było od tych od tych bandytów, co mu rodzinę wygnali. No ja wiem, ale czarny lotos jest znany w Marienburgu jako miejsce dla ćpunów i narkomanów, nie? Przecież. I w tym momencie zginęło ileś osób niewinnych. No, to właśnie. I to jest różnica. Bo ja rozumiem, w czarnym lotosie coś tam się dzieje, obezwładniamy strażnika, wchodzimy do środka, robimy jakieś przeszukanie tego, no ale tak na pałę rzucamy i podpalamy budynek. Znaczy, powiem ci, no nic nie jest, ale... Mam pomysł. Czy mógłbym... Na razie to nie ma żadnego pomysłu, bo fizycznie nie wiesz, czy to wpłynęło na nich. Tak, ale wiem, że to oni to podpalili. A tyle już wiem, że to jest złe. Więc nie chcę, żeby tak robili. Więc... czy jak będę się modlić, to czy mogę porozmawiać z Treflisiem? Ja, czy mogę porozmawiać? Nie, że pan. Mówisz o śnie, czy o modlitwie? Znaczy, w sumie, nie wiem, chyba na jedno wychodzi. Dla mnie. Dobra. Na pewno chcę się pomodlić w środku nocy. Dobra, Kester, reasumując, co teraz robisz? No idę, no jak mówiłem, wstaję wcześniej, sprawdzam i tak dalej, później wstaję drugi raz, idę się modlić i później idę spać. Czyli co, ja teraz mam pójść do nich, bo oni wcześniej to będą robić, żeby ci móc powiedzieć, czy coś zauważyłeś, ale będziesz i tak w osobnym pokoju. Znaczy, czyli, chcę po prostu zrobić tak, że jakby oni chcieli mnie podglądać, czy coś robię, nie? To żeby zobaczyli, że coś robię za pierwszym razem, a później żeby nie zauważyli, że coś robię za drugim razem. Dobra, żeby, czyli muszę... Żeby na przykład jakby Friedrich albo Janus chciał sprawdzić, czy coś robię w nocy, no bo teraz będą pewnie chcieli coś sprawdzić, to żeby za pierwszym razem jak wstanę, to żeby nie widzieli, że się modlę, tylko żeby po prostu pomyśleli, że coś wstałem i coś zrobiłem. I tak w osobnych pokojach śpicie, z tego co zrozumiałem. Tak. Dobra, to ja muszę iść najpierw do nich, bo nie wiem, czy oni coś będą chcieli zrobić, tak? Dobra. No to odmutuj mi najpierw Friedricha von Karne. Proszę. Odmutowałem. Friedrich von Karne. Ja. Idziesz do pokoju i kładziesz się spać, tak? Tak. Zasypiasz. Rozumiem, że twój plan to jest przespać całą noc. Tak. Dobrze, kładziesz się spać, zamykasz oczy, dość szybko tracisz kontakt z rzeczywistością. I nagle orientujesz się, że znajdujesz się w ogromnej bibliotece, w której są miliony sztuk książek na różnych wysokościach poukładane. Widzisz, że biblioteka ciągnie się prawie w nieskończoność. Poszczególne regały przeszkadzają, żeby widzieć niby koniec. A ty fizycznie stoisz. Jakie mam książki obok siebie na półkach? Widzisz na półce, która stoi obok ciebie,
Naukę języka bretońskiego. Obok stoi nauka języka estalskiego, kislewskiego, krasnoludzkiego, elfiego. Chcę wziąć do ręki naukę języka estalskiego. Estalskiego, tak? Mhm. Bierzesz tą książkę, otwierasz i nagle czujesz, że rozumiesz, co czytasz. O. No to czytam. Jest to typowy podręcznik do estalskiego, ale przerzucasz konkretne kolejne karty tej księgi. I nawet nie zauważasz, kiedy kończysz ją czytać. Mhm. W karcie sobie wpiszesz umiejętność czytania i mówienia po estalsku. Ja pierdolę. I słyszysz głos, znaczy odgłos, jak ktoś klaszcze gdzieś za twoimi plecami. Patrzę za siebie. Widzisz człowieka, który jest ubrany w strój szlachecki, taki gościnny. Mhm. Uśmiecha się do ciebie. Jedyna rzecz, która jakby trochę budzi w tobie i respekt, i strach, to jest to, że on ma jakieś nienaturalne spojrzenie. Dzień dobry. Witaj, Friedrichu von Karma. To... Bardzo się cieszę, że cię poznałem. No, ja się cieszę, że tak powiem, ze spotkania. Nie powiem, ale muszę powiedzieć, że ta biblioteka jest niesamowita. Jest niesamowita. Możemy się na chwilę przejść? Jak najbardziej, o Jezu. Oczywiście. I przechodzę się. Czy rozpoznaję tego człowieka? Nie rozpoznaję, zgaduję. Nie rozpoznajesz. Nasz pan jest bardzo z ciebie zadowolony. Ach, ja jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje. Ciekawe. Co zrobił ci ten Janus, że go tak krzywdzisz? Krzywdzę go? W jaki sposób go skrzywdziłem? Ej, Friedrichu. A, tylko pomagam. Po pierwsze, ambasada wysłała do Altdorfu informację o tym, że siatka, przynajmniej jej część elementów siatki szpiegowskiej z Imperium została zdeskonspirowana. Ale dobrze. To się jeszcze okaże, co się z tego urodzi, chociaż mój pan wybierając przez to, że się otworzyłeś, wybierając ciebie, przewidział, że do czegoś takiego dojdzie. Natomiast Janus Freyman też się otworzył i się nagle zamilkł, ale zaczął się dziwnie uśmiechać. Może on nie będzie nasz, ale już istnieją inne bóstwa, które się nim interesują. Jest to dobrze czy źle? Na razie jest to dla nas obojętne. A, w sumie. Ważne, że ta sytuacja oddali podejrzenia Witolda Lutz od twojej osoby, jeżeli miał jakiekolwiek podejrzenia. Teraz pewnie będzie się ci dziwnie przyglądał Janusowi. Albo pomyśli na zwyczajnie, że się z nim debilami. Wątpię. W sumie racja.
Ja, Witold, to podstępny człowiek. Friedrichu, chciałbyś coś zjeść? No, nie ukrywam, no. Jeżeli jest taka opcja, to tak chętnie bym coś zjadł. Ja zawsze jestem chętny. Tak. Ten szlachcic klasnął w dłonie i w tym momencie okazuje się, że nie jesteście już w bibliotece, tylko na jakimś bankiecie, na którym widzisz jakichś bogatych mieszczan, kupców, jakichś polityków, żołnierzy wyższych rangą, część osób tańczy. Może tu usiądźmy. I siadam. Bardzo dobre wino. Podaję ci butelkę wino von Karma 30-letnie. O! Wywołuje mnie piękne wspomnienia. Podburzaj Witolda Lud Szczerego przeciwko Janusowi. O, rozumiem. Zdecydował otworzyć na nas, to damy ci znać. Ach, że mam dużą nadzieję, że tak będzie. Że tak powiem, otworzy. Janus to byłoby dobre narzędzie. To jest dobry człowiek do wielu rzeczy. Bardzo silny na pewno. I orientujesz się, że nagle cała sala bankietowa staje w płomieniach. Ten człowiek zaczyna też płonąć. Skóra tak jakby się zaczęła roztapiać. Mm-hmm. Do zobaczenia. Nasz do widzenia. I tak się ukłaniam. Nie w sensie. Tego i budzisz się w swoim łóżku. Kester! Tak. Teraz Janusa mi daj. Proszę cię bardzo. Janus, idziesz spać? No chyba tak. Nie wiem, co mogę zrobić w nocy? Czytać książkę. Może gludzę. Rzuć na wytrzymałość na zero. Przerzucasz, czy... To jest podchwytliwe, ale niech będzie. Co się dzieje? No... Powoli, ale czytasz książkę, stajesz się coraz bardziej senny, ale udaje ci się powstrzymać sen. Jest go godziny pierwszej w nocy. No to czytam dalej. No to wrócaj jeszcze raz. Na zero, czy na już zero. Zaczynają ci opadać powieki. Poddajesz się sennej marze, czy walczysz dalej? Jeszcze raz. No to rzucaj jeszcze raz w takim razie. To znaczy przerzucasz. No. Znaczy nie przerzucam. Rzucasz jeszcze... A nie, no to w takim razie zasnąłeś, jeżeli nie przerzucasz. A, dobra. No ale dobrze, no nawet jakbyś przerzucił, no to powiedzmy, że przerzuciłeś, tak? Dobra, to nie. Jest godzina trzecia w nocy i teraz masz modyfikator ze zmęczenia minus 10. Opierasz się nadal? Idę spać. Starczy tego czytania. Dobrze. Zasypiasz bardzo szybko. Budzisz się w środku lasu. Jak
robię w lesie. Księżyc w pełni rozświetla okolice, więc widzisz kontury drzew. I pojawiło się światło jakieś 50 metrów od ciebie. Idziemy w stronę światła. Podchodzisz bliżej i widzisz, że na kłodzie siedzi staruszek, który postawił lampę taką oliwną przed sobą. I robi w tym momencie skręta z papierosów. Takiego wiesz. Jakieś zioła tam wprowadza czy coś. Podchodzisz? Mówię, dzień dobry. O, dzień dobry. Młodzieńcze, czekałem na ciebie. Co tutaj robi? Staruszku. Musimy iść. Weź lampę i idziemy. Gdzie idziemy? Mamy zadanie do wypełnienia. No dobra. Idziecie przez dosłownie chwilę jakimś traktem leśnym i w pewnym momencie dochodzicie do wioski. Nie rozpoznajesz żadnych zabudowań, ale widzisz i obory, i stodoły, i budynki mieszkalne, część z nich jest połączona w większe kompleksy. Staruszek wyjmuje, nie wiadomo skąd, ale wygląda tak, jakby wyjął spod swojego płaszcza dwie pochodnie, odpala od tej lampy jedną pochodnię, później bierze drugą. Wiesz, co mamy zrobić? Nie wiem. No, trzeba spalić tą wioskę. Dlaczego? Rzucasz na SW na minus 20. O cholera. No, prawie. Czujesz, że coś cię łamie jakby wewnętrznie, że ten pomysł wydaje ci się genialny. Bierzesz pochodnie, podchodzisz do pierwszego domu, podpalasz dach, który jest ze słomy tego i tak przechodzisz od domu do domu. Po dosłownie 10 minutach cała wioska stoi w płomieniach. Wracasz do tego staruszka, który siedzi znowu na jakiejś tym razem beczce i pali papierosa. Ty słyszysz wrzaski ludzi, którzy wybiegają ze swoich domów, a wszystko zaczyna płonąć, nawet trawa, która jest sucha w okolicy, a ty nie możesz oderwać wzroku od tego widoku. I operacyjnie wygląda tak, że to no niestety, ale ty masz teraz na punkcie ognia i krzywdzenia innych hopla. Jak będziesz robił przeciwnie niż do tych cech, to będziesz miał, będę ci odejmował, że będziesz rzucał na przykład na minus 20 albo 30. Rozumiesz? Okej. Więc lepiej byłoby, jakbyś ty sobie sam wpasował, jak to się będzie objawiać, niż żebym ja cię zmuszał. Okej. Ale jak nie będziesz tego przestrzegał, to ja cię będę zmuszał. Dobra, to ja chcę jeszcze uderzyć tego dziadka. No to
Walka wręcz? Tak. No to bierzesz walkę wręcz na plus 40. Uderzasz z całej siły w tego dziadka. Cios jest perfekcyjny, ale z niewyjaśnionych dla ciebie przyczyn w momencie, gdy uderzasz, czujesz, że kość w twojej prawej ręce pęka. Na pewno się z nią coś dzieje. Poczekaj. Budzisz się z wrzaskiem w pokoju. Widzisz, że twoja prawa ręka cała jest spuchnięta. Boli cię bardzo miejsce, tak jakby ktoś ci faktycznie złamał prawą rękę. Ała. Dobra. Kester. Tak. Dobra. Mutujesz Janka. Mhm. Położyłeś się spać. O drugiej się obudziłeś, rozumiem? Tak. Zacząłeś się modlić? No, najpierw nie. To miało być tak, że na początku wstanę o drugiej. Bo udaję, że coś robię, a później pójdę spać i wstanę o 3:30. Dobrze. Obudziłeś się o tej drugiej. 30 powiedzmy. No jesteś sam w pokoju, nie licząc Michała, który grzecznie sobie tam śpi gdzieś tam w kąciku na podłodze w rogu. Czy w dziurce od klucza kogoś widać, albo z kogoś słychać, że ktoś się krząta na dole? Wiesz co, nie, jest cisza, nie słychać jakby już nikogo. Prawdopodobnie ostatni biesiadnicy już wyszli z karczmy. Ale podchodzisz do drzwi, lekko uchylasz, nie widzisz nikogo na zewnątrz. Okej. I gdy zamykasz drzwi, nagle słyszysz, jak z pokoju obok, gdzie Janus ma z tego, wrzask Janusa. To biegnę, tak jakby... idę do jego pokoju. No to odmutuj go. Janus. Drzesz się z bólu tuż po obudzeniu i w tym momencie do pokoju twojego wpada Witold. To co się stało, Janus? Nic, nie. Uderzyłem kogoś i mnie ręka spuchła. Pokaż nie, tą rękę. Pokazuję. Widzisz, że tak jakby ktoś złamał Janusowi prawą rękę. Cholera. Jutro do medyka musimy pójść. Mówisz, że to się w śnie stało? Tak. Modliłeś się kiedyś do Mora może? Nie. No to chodź ze mną, Janus. Dobra. Janus, nigdzie nie idziesz. Ale no to coś, rzut na siłę woli. Tak, na minus 20. To nie powinno być na opanowanie. Tutaj może być na opanowanie. O, to. Tak słyszałem od GM-a, jak grałem ostatnio, że jak się rzuca na takie tento na opanowanie, bo to można rozwijać przynajmniej.
No, tak, średnio. Zaczyna cię irytować Witold. Janusz, co się dzieje? No. Wkurzasz mnie. Friedricha, no, odmutuj. Friedrich, usłyszałeś wrzask z pokoju Janusa. Słyszałeś, jak ktoś szybko otwiera po chwili drzwi do jego pokoju. A teraz słyszysz dość głośną rozmowę dobiegającą pomiędzy Janusem a Witoldem. No to otwieram drzwi i wychodzę. Co się dzieje? Wchodzisz w momencie, gdy Janusz mówi do Witolda, wkurzasz mnie. Widzisz, że ręka Janusa jest jakaś nienaturalnie wygięta, tak jak byłaby złamana. Czy Janusz sobie złamał przez sen rękę? Przez co złamał rękę? Jaką złamał rękę? No, podobno w śnie. Słuchajcie, trzeba to usztywnić szybko. No, wartałoby też, to na pewno. No, sam sobie usztywni rękę, niesamowite. Usztywniamy rękę Janusowi, Dabber. Dobrze. Wykorzystując do tego... powiedzmy... Serwo, kulę do pistoletu i latarnię z oliwą. A nie. Wiesz co... ja nie mam czym usztywnić ręki w sumie. Ma, a czy ja, Janusz, nie masz? Ja mam bandaże, zestaw opatrunkowy, zioła lecznicze. Dobra, to już... Janusz ma bandaże. Staram się bandażem usztywnić rękę tak, żeby wiesz. Bierzemy jakąś, nie wiem. Tak wiążemy, żeby była sztywna. Tak jest. Bierzemy w miarę sztywnego, żeby to się trzymało. No. Usztywniacie rękę. Dobra, Janusz, idź spać może, tylko nie na tą rękę złamaną. Dobra. Friedrich, też wracasz do pokoju. Która jest godzina? Jest godzina 3:30. Wracam do pokoju. O, to 30 minut spałem, to dużo. No, niewyspany, ze złamaną ręką. Ten sen cię zabije. No. Wracam do pokoju i... zasypiam, a jeszcze taki napój sobie dam. Wydycha w takim razie. Ty też idziesz do pokoju? Tak, tak. No to zostaw mnie na chwilę z Jankiem.